Dobry wieczór wszystkim. Ja nazywam się Łukasz Nowacki i dzisiaj opowiem trochę o kopułach, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na takiej idei, która nazywa się food design. I może niekoniecznie będę opowiadał o food designie w takim klasycznym rozumieniu, czyli o sztuce prezentowania żywności, jedzenia, kulinariów i tak dalej, ale chciałbym opowiedzieć o idei, która jest związana z tym, jak nasza żywność jest projektowana. Tutaj widzicie serię takich pięknych produktów, które są łatwo dostępne przez każdego z nas. Możemy pójść do supermarketu, sięgnąć po nie i cieszyć się ich smakiem, aromatem i tak dalej. Ale oprócz tego możemy się cieszyć też ich przesyceniem konserwantami, chemią, która tą żywność konserwuje. To jest jedzenie wyprodukowane organicznie, słuchajcie, na bazie naturalnego stawu, który mamy pod stopami, czyli na bazie ziemi, dzięki czemu to wszystko napędza nas mega pozytywną energią. Chciałbym tutaj wspomnieć jeszcze o tym, że ten food design oparty na chemii rodzi pewne problemy, na przykład kiepska dystrybucja żywności do krajów trzeciego świata, jest bieda i tak dalej, a tak naprawdę możemy to obejść w bardzo prosty sposób. Wszystko zaczyna się od takiego nasionka, które bierzemy sobie z roślinki, wsadzamy do ziemi i zaczyna się dziać magia, która polega na tym, że powstają tego typu twory. To są młode rośliny, kiełki. Z tego zaczyna się cały proces życia. Słuchajcie, to jest w ogóle niesamowita rzecz, że tak prosta czynność, jak wrzucenie nasionka do ziemi, może dać coś niesamowitego. To są kiełki słonecznika. Słuchajcie, z tego później powstają olbrzymie rośliny, które wytwarzają kolejną partię nasion. I te nasiona, jak zapewne wiecie, możemy przerobić na przykład na olej słonecznikowy. Ale dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Na początku pokazywałem kopułę, która jest projektem, nad którym teraz siedzę już blisko trzeci rok. To jest projekt Solar Hub, czyli solarny habitat, który umożliwia produkcję żywności. Między innymi można w nim zrobić takie frytki. Ale nie jest to taka zwykła produkcja żywności. Wszystkie produkty, komponenty, które są potrzebne do wyprodukowania takiej klasycznej potrawy wegetariańskiej, jaką są frytki, można zainstalować i wykorzystywać właśnie w takim habitacie. Jest to nowy paradygmat schronienia, które umożliwia przeżycie, które daje komfort i jest niskonakładowe, oszczędza środowisko, oszczędza energię. Zaczyna się oczywiście od ziemi. Ziemię możemy wyprodukować też sami, słuchajcie. Materia organiczna, wszystkie odpadki z kuchni mogą być kompostowane i przetwarzane właśnie w tą czarną magię. Do tego potrzebna jest odrobina wody. Ta woda może być ponownie wykorzystywana przez takie systemy, które nazywają się żyjące maszyny. To też jest część tego projektu. W tej wodzie oczywiście można robić różne cuda. Można między innymi na przykład hodować ryby, które, no wiecie, no niektórzy jedzą mięso i też potrzebują takiego białka. Tutaj mamy przykład takiego ciekawego gatunku, który lubi żyć w dużych stadach i można właśnie w takich systemach tą rybę, czyli tilapię nilową, sobie hodować. Ryby też jedzą i wydalają różne substancje, które zanieczyszczają wodę i ponownie ta woda może być wykorzystana i podczyszczona przez te fajne rośliny. To jest hiacynt wodny. Bardzo popularna tropikalna roślina, można ją nabyć w sklepach ogrodniczych. Wytrzymuje doskonale w warunkach szklarniowych i ma pewną ciekawą właściwość. Pochłania substancje zanieczyszczające wodę jak szalona, dzięki czemu ma olbrzymie przyrosty biomasy i to też jest ciekawy element. Taką biomasę pobraną z tych właśnie roślin możemy później dać kolejnym organizmom jako pożywka. To są drżownice, które przetwarzają właśnie te odpady organiczne i na przykład zanieczyszczoną wodę właśnie w kolejną partię żyznej, cudownej, bogatej i odżywczej ziemi, która później dostarcza energii naszym roślinom. Słuchajcie, możemy w ten sposób też oczyszczać to, co my sami wytwarzamy i zawracać to wszystko do systemu, tak żeby zamykać obieg materii w naszym otoczeniu. Oczywiście jest to idea dosyć kontrowersyjna, ale wierzcie mi, będziecie mieli okazję przetestować ją, wpadajcie do nas na warsztaty, my będziemy pokazywać, jak to robić i jak produkować na bazie tego, co właśnie tam było pokazane na tym wcześniejszym schemacie, taką piękną sałatę. Słuchajcie, korzystamy też z zdobyczy najnowszych technologii. NASA opracowało kiedyś technikę hydroponiczną, czyli uprawę roślin bez ziemi. My ją troszeczkę zmodyfikowaliśmy tak, żeby te rośliny miały jakiś smak i wartości odżywcze. Oprócz tego
do przygotowania potraw potrzebna jest jakaś tam energia, prawda? To też możemy zrobić na bazie tego, co nas otacza, na bazie materii organicznej. Tu jest przykład takiego prototypowego, bardzo prostego w budowie bioreaktora, który produkuje metan. Ten metan możemy spokojnie wykorzystać w takiej typowej kuchence gazowej i dzięki temu możemy pozyskiwać energię z otoczenia, przetwarzać ją w dowolny sposób na cudowne potrawy, które później dają nam, przekazują nam dalej tą energię. Banalnie prosty konstrukt, każdy może to zbudować we własnym zakresie i my będziemy to pokazywać. To jest schemat, który przedstawia projekt Solar Hub, jego pierwszą wersję, w której tak naprawdę prowadziliśmy tylko i wyłącznie produkcję żywności. Teraz chcemy wkroczyć na zupełnie nową ścieżkę i dodać do tego komponentu również nas samych, czyli człowieka jako tą podstawową jednostkę, która będzie żyła w takim budynku. Słuchajcie, wszystko jest banalnie proste. Wystarczy zacząć od garści nasion, odrobiny ziemi. Tego typu systemy możemy też instalować w typowych domach. Nie musi być to kopuła geodezyjna. Może to być balkon, może to być kawałek mieszkania z dostępem do światła słonecznego. I słuchajcie, zaczyna się dziać magia. Możecie na przykład wyprodukować sobie taką miętę, a później wypić cudowne mojito. Albo w momencie, kiedy już za dużo tego mojito wypijecie i trochę będzie was bolał żołądek, jak robić takie rzeczy. Dzięki serdecznie za uwagę. Kłaniam się nisko.